Bardzo, bardzo stara droga. Bardzo stare drzewa. Jesteśmy w miejscowości Siemonia. Dzisiejszym celem zwiedzenia kolejnego obiektu jest ruina młyna wodnego u Walerów, a właściwie pozostałości, które po nim zostały. Zapraszam do oglądania. O, widnieją już pierwsze ruiny budynku. Kapliczka, a właściwie to, co po niej zostało. Prawdopodobnie dawniej tutaj była. No, młyn musiał być sporych rozmiarów. Tak patrząc na tą okolicę. Wszędzie jakaś zabudowa. Przechodzimy dalej. Jakieś zapadlisko po fundamencie. Kolejne ruiny murów młyńskich. Wchodzimy do środka. Tak to obecnie wygląda. Podążamy dalej. Powalone drzewo. W oddali widzę interesujący obiekt. Zaraz tam pójdziemy. Tylko poskakamy trochę przez przeszkody. Wygląda jakby stara piwnica. Tak, to jest stara piwnica. Zabudowy młyńskiej. Zobaczymy, co jest w środku. Jesteśmy już w środku. Piwnica niedużych rozmiarów. O, jakieś okienko wentylacyjne. Ruszamy dalej. Kolejny budynek, a właściwie jego ruina. Podparta w środku filarem. Ze stropu słychać, jak kapie woda. Jakaś piwniczka, podpiwniczenie kolejne już. Młyn napędzany był rzeczką Jaworznik. Patrząc tutaj, widać po prostu wodę, która tędy musiała wchodzić do młyna. Podążamy dalej. Obecnie rzeczka Jaworznik płynie o wiele niżej niż za czasów funkcjonowania młyna. Z tego, co widać, w takim głębokim korycie, a młyn był tam, czyli o wiele wyżej. Urokliwe to miejsce, małe progi. Można się poczuć jak w górach.
Jeszcze raz obchodzimy ruiny młyna, ale od drugiej strony. Widać podpiwniczenie, w którym żeśmy byli. O, w tym budynku też. Tu była ta piwnica. Jest. Tak, tu był stary przepust wody. Rzeczka Jaworznik w tym miejscu wpływa do jeziora, a właściwie jeziora, a jakby to ująć, zbiornika wodnego Rogoźnik 2. Tutaj nie wiem, czy go dobrze widać. Stara jabłonka. Sporo jabłek na ziemi. Ostatnim celem, jak dzisiaj jeszcze zobaczymy, będzie ruina starego mostu kolejowego. Nie znam daty pochodzenia jego. O, właściwie już go widzimy. A właściwie to, co po nim zostało. Przebiega tędy żółty szlak turystyczny. Wygląda na to, jakby most był wysadzony w powietrze. Czyli patrząc na rozmiary mostu i najbliższą okolicę, można powiedzieć, że Jaworznik płynął niegdyś o wiele wyżej. Dlatego młyn miał swoje koryto rzeki Jaworznik o wiele wyżej niż teraz. Czyli stan wody się zmniejszy. No ciekawa to budowla. Amatorzy kładów widać, że tu też zostawiają po sobie ślady. Zaczyna pokrapywać deszcz. No pogoda dzisiaj niezbyt przyjemna, ale do wędrowania się nadaje. Zeszliśmy sporo na dół. Jaworznik sobie tu ładnie meandruje, by wpłynąć do zbiornika Rogoźnik 2. Podejdziemy może, zobaczymy to miejsce z bliska. Krystalicznie czysta woda. Parę lat temu lubiłem przyjeżdżać w te okolice powędkować, ale wędkowałem przeważnie po drugiej stronie, na tamtym brzegu. Nie wiem, czy dojdę. Teren się robi nieciekawy, podmokły, ale spróbujemy, najpierw się skąpę trochę. Jesteśmy, jednak się udało. Falująca woda.
marcu w roku 1955 Teodor Kubiecz znalazł tutaj, w tych okolicach, czaszkę człowieka pierwotnego, Homo sapiens. Gdzieś to było tutaj. Dawniej zbiornika tu nie było, była tu piaskownia. Obecnie okolica wygląda tak. Teren podbagienny. No i stawik, w którym wykopano czaszkę. Jeżeli mój film się podobał, daj łapkę w górę. Chcesz więcej moich materiałów? Subskrybuj mój kanał. Dziękuję za oglądanie.